Hej wszystkim! Witam Was na kanale Wyłniany Kącik. Zacznę od Anker's Sweater, który mam na sobie. Jest to projekt, o którym opowiadałam w ostatnich filmikach. On przysporzył mi niemało problemów, bo już w sumie nie będę się rozpowiadała na ten temat, tylko odeślę Was do dwóch filmów, w których więcej mówiłam o etapach powstawania tego swetra, czyli czego nauczył mnie nieudany Anker's Sweater oraz drugie podejście do Anker's Sweater. Linki do tych filmów zostawię Wam oczywiście w opisie. Jedna z kwestii, która mnie bardzo drażniła przy tym swetrze, to był kolor. I tak wiele razy zmieniałam zdanie na ten temat, raz mi się podobał, raz mi się nie podobał, że naprawdę aż wstyd poruszać ten temat znowu, ale ten kolor chyba w jakiś sposób rezonuje z moim nastrojem, bo czasami mam wrażenie, że sprawia, że moja twarz wygląda blado, a czasami mam wrażenie, że wyglądam w tym kolorze jakby tak bardzo energetycznie. Także nie wiem, czy w jakiś sposób to koresponduje z moim aktualnym humorem, czy może ma na to wpływ tak mocno oświetlenie. Nie mam pojęcia, ale no, bardzo dziwna kwestia jest związana z tym kolorem. Na dzień dzisiejszy, po skończeniu tego udziergu, no, podoba mi się, także nie wiem, co będzie później. Wspomnę tylko, że sweter jest jeszcze przed blokowaniem, ale no, nie mogłam się powstrzymać, żeby już dzisiaj nagrać ten filmik, bo jest weekend, jest więcej czasu i na nagrywanie, i na montaż, dlatego pomyślałam, że nagram teraz, a po prostu w tygodniu sweter będzie się blokował. Nie wiem, czy będzie mi się chciało kolejny raz mówić o tym swetrze, jeszcze raz go pokazywać, bo za każdym razem oczywiście muszę podawać jakieś szczegóły, czyli że jest to wzór od Petit Knit, że powstaje z włóczki, z podwójnej włóczki Sunday od Sandness Garn. Nie chce mi się znowu poruszać tego tematu, dlatego sweter po blokowaniu pojawi się na moim Instagramie, wrzucę tam rolkę. Dlatego zachęcam Was do obserwowania mnie na Instagramie. Tam na pewno pojawi się jakaś rolka, jak wygląda ten sweter po blokowaniu i już raczej nie będę się do tego odnosiła we vlogu. Tak mi się przynajmniej wydaje. Póki co rękawy są jeszcze troszkę krótsze. Na pewno się rozciągnie to po blokowaniu, bo jest to włóczka merino i ona jest bardzo, bardzo rozciągliwa. Także wydaje mi się, że po blokowaniu rękawy będą idealne. Tak samo jeżeli chodzi o tułów. Też on nie jest taki długi. Też na pewno się rozciągnie, bo sweter jest niesamowicie elastyczny. Co dla mnie akurat nie jest takim pozytywnym aspektem. To znaczy, no, mogłam się tego spodziewać, robiąc z tej włóczki. Ale właśnie, jeżeli chodzi o tą włóczkę, to zdałam sobie sprawę, że chyba nie do końca ją lubię. To znaczy sweter, jak go teraz mam na sobie, to wiem, że na pewno będę go nosić i na pewno będę go lubiła, ale nie wiem, czy będę chciała mieć jakiś kolejny udzierg z tej włóczki, chyba że połączyłabym ją z moherem. Na pewno będę musiała to zrobić, bo mam jeszcze włóczki Sunday, z których miałam robić Friday Tea, również od Petit Knit, ale jako że chcę sobie zrobić przerwę raczej długą od jej projektów, no to te motki zostaną takie bezużyteczne i wiem, że z samej włóczki Sunday nie chcę teraz nic robić, przynajmniej nic innego niż dodatki typu czapka, bo wiem, że to akurat wychodzi bardzo fajne z tej włóczki. Ale chyba wykorzystam te motki do jakiegoś swetra, który powstanie z połączenia właśnie z moherem. Po doświadczeniu ze zrobieniem tego swetra stwierdzam, że na swetry wolę jednak włóczki 100% wool albo jakąś alpakę, baby alpakę.
że przy takich włóczkach mam takie przeświadczenie i pewność, że to powstaje ze 100% włóczki. I chociaż wełna merino, no jest to przecież naturalna wełna, która pochodzi z owiec merynosa, które wywodzą się z Azji, ale teraz z tego co czytałam, dużo ich hoduje się w Australii. Ale no jakoś mam wrażenie, że ta wełna nie jest taka wełniana. Może też przez to, że ona no, nie pachnie taką typową owcą jak inne włóczki, a ja właśnie uwielbiam ten zapach owcy, zapach wełny. Uwielbiam czuć, że mam na sobie coś w 100% naturalnego. No i przy tej włóczce nie mam takiego wrażenia. Nie jestem też taką fanką bardzo elastycznych włóczek. Nie do końca ufam temu, co się stanie z tym udziergiem po zrobieniu, czasami po praniu i po dłuższym zwłaszcza noszeniu. Te udziergi mocno zmieniają swój kształt i o ile w swetrze nie ma to jakiegoś wielkiego znaczenia, że to się jakoś bardzo rozciągnie, o tyle jeśli robię jakieś dodatki jak czapka, jak skarpetki, no to robi już różnicę, jeżeli się to rozciągnie nawet o 2 cm. Poza tym, no, ta włóczka ma strukturę taką, ja bym to nazwała kauczukową, że ona jest właśnie bardzo, bardzo sprężysta, ale nie chodzi właśnie o to, że ona jest tylko elastyczna, że tylko się poddaje rozciąganiu, ale ona ma taką właśnie, taką w sobie sprężystość, która kojarzy mi się trochę z kauczukiem. Na pewno ta włóczka jest idealna na projekty dla dzieci, bo nie gryzie i da się ją tak porozciągać w miarę jak dziecko rośnie, ale gdybym jeszcze raz miała robić ten sweter, to myślę, że sięgnęłabym po florę od Dropsa. Już kiedyś zamieniałam te dwie włóczki, to znaczy właśnie florą zastępowałam włóczkę Sunday. Ma ona podobne parametry, ale właśnie zupełnie inny skład, bo jest to już wełna połączona z alpaką. Także dzianina jest już taka typowo wełniana i z wystającymi włoskami, wiecie, jak to w takich, jak to w alpakach bywa. I myślę, że przy tym swetrze bardziej podobałby mi się efekt osiągnięty z włóczki Flora. Co więcej, koszt wykonania swetra z włóczki Flora od Dropsa to byłoby jakieś powiedzmy 90-100 zł, jeżeli chodzi o rozmiar S. I no i tutaj koszt oczywiście jest różny w zależności od tego, gdzie byście kupiły włóczkę, na jaką promocję byście natrafili, ale no ten koszt wahałby się tak od 90 do 100 zł. Natomiast sweter powstały z włóczki dedykowanej, czyli z podwójnej nitki Sunday od Sandnes Garn, no to koszt takiego swetra wynosi już 264 zł. Ja ogólnie jestem bardzo zadowolona z tego swetra, ale tak jak mówię, gdybym miała wybierać jeszcze raz włóczkę na ten projekt, to zdecydowałabym się na już wełnę 100% albo wełnę z alpaką właśnie, no coś takiego. Ja jednak bardzo lubię rustykalne włóczki, chociaż sama nie robiłam jeszcze z takiej typowo rustykalnej typu pergent czy letlopi, ale właśnie czaję się na to, żeby na jesień zrobić coś z włóczki letlopi. Natomiast no wiem, że takie rzeczy bardzo mi się podobają i zawsze jak w górach dotykałam jakichś czapek, rękawiczek czy skarpetek z takiej prawdziwie szorstkiej owczej wełny, no to zawsze mi się to bardzo podobało, więc ja jestem raczej fanką takich włóczek, ale muszę przyznać, że w szafie no nie wystarczy mieć swetry z prawdziwie owczej wełny z islandzkich owiec na przykład, no bo nie dałoby się nosić tego cały rok. A trzeba przyznać, że ten sweter na pewno będę w stanie ponosić dłużej niż sweter, który zrobiony byłby z włóczki letlopi albo pergent. Jeżeli chodzi o konstrukcję tego swetra,
to jest bajecznie prosty, ponieważ nie ma tutaj rzędów skróconych. To dla osób początkujących na pewno jest jakiś plus, bo sama wiem, że jak robiłam pierwszy sweter, to miałam ogromny problem z tym, żeby załapać te rzędy skrócone. Udało mi się to, ale no, po prostu byłam tak mocno na tym skupiona, że jak skończyłam rzędy skrócone, a potem reglan, to byłam już wykończona. Dla osób początkujących będzie to, myślę, taki pozytyw, że nie trzeba tutaj robić rzędów skróconych, aczkolwiek ma to też jakąś swoją negatywną stronę, jeżeli chodzi o noszenie, no bo ciężko odróżnić przód od tyłu. Rzędy skrócone pozwalają nam kształtować dekolt, więc jak zrobimy rzędy skrócone, to tutaj nam dekolt bardziej się obniża i też nawet sięgając po sweter, od razu wiemy, gdzie jest przód, a gdzie tył. W tym swetrze nie widać tego, bo nie ma tutaj tych rzędów skróconych. Oczka dobierane są nie za pomocą reglanu, chociaż reglan tutaj też jest, ale zaraz Wam o tym powiem. Oczka dobierane są równomiernie podczas dziergania tych ściągaczowych paneli. Właśnie pomiędzy jest taki rząd. Nie będę mówiła, co to są za oczka, jak się je robi, bo jest to wzór płatny, ale właśnie w tym miejscu o ileś tam oczek równomiernie powiększa się sweter. I w taki sposób on się powiększa, więc jest to bardzo prosta forma zwiększania ilości oczek. Natomiast jeśli chodzi o reglan, to jest on tutaj i to jest naprawdę bardzo krótki kawałek, bo tylko taki. Więc no, tak na dobrą sprawę, to można by sobie było nawet odpuścić ten reglan i też byłoby ok, bo myślę, że też dałoby radę. Rękawy są zwężane z dwóch stron. Widać może nawet takie jakby szwy. Mi się to kojarzy ze szwami chirurgicznymi. Tak to jakoś wygląda. Ja zwężałam rękawy tyle razy, ile było podane we wzorze, bo finalnie próbka wyszła mi taka sama jak we wzorze, także wymiary powinny mi się zgadzać i myślę, patrząc na ten sweter, że faktycznie wszystko jest ok. Ale sweter robiłam ostatecznie na drutach 4,5, a nie 4, tak jak jest we wzorze, bo właśnie ja robię bardzo ciasno. Chciałam skorzystać z dzisiejszej ładnej pogody i nagrać Wam kilka ujęć z dworu. Skończyłam właśnie Anker sweter. W tym pięknym słońcu ładnie odbija się ten kolor, jest bardzo jaskrawy. Zaraz nagram Wam ujęcie z oddali, jak prezentuje się ten sweter jeszcze przed blokowaniem. W międzyczasie zaczęłam i skończyłam też szybki projekt, jakim jest taka czapka. Jeśli chodzi o tą czapkę, to ona nie powstawała z żadnego wzoru. Zrobiłam ją tak z głowy. Zrobiłam ją z włóczki Merino od Knitting for Olive. No i właśnie na początek chciałam Wam opowiedzieć troszkę o tej włóczce. Bo jest to, jeżeli chodzi o włóczkę Merino, to jest to jedna z moich ulubionych. Z tej włóczki powstała Nimbus Hat ze wzoru od Dagny Zielińskiej w kolorze bordowym. Nie dość, że ta czapka wygląda tak mega profesjonalnie. I ja pamiętam, że jak pierwszy raz zobaczyłam ją u Dagny, to bardzo mi się spodobało, że ona wyglądała tak na taką dopracowaną. Wyglądała całkiem, jakby była zrobiona maszynowo, chociaż no
W przypadku rękodzieła, no nie wiem, czy jest to takim komplementem, ale rozumiecie, o co chodzi, że ona wyglądała na bezbłędną. Wszystkie oczka wyglądały bardzo równo i zastanawiałam się, jak to wyjdzie u mnie. No i byłam pewna, że mi nie wyjdzie tak ładnie, ale okazało się, że ta włóczka po prostu taka jest. Te oczka się bardzo równo układają. Czapka wygląda tak, założę ją jeszcze na siebie. I co do tej merino, to ona też jest taka, no jak to merino, też jest rozciągliwa, ale ona nie ma takiej konstrukcji, jak ja to nazywam, kauczukowej, jak właśnie ta włóczka. W dotyku jest taka, wydaje się troszkę bardziej szorstka. No ona nie jest szorstka, bo oczywiście nie pozwala na to skład. Ale jak na merynosa, to jest ona całkiem szorstka, dlatego akurat w przypadku tej włóczki ja mam pewność, że jest to 100% wełniana i naturalna włóczka. Aha, to co jeszcze miałam powiedzieć, to, że ja oczywiście wiem, że włóczka Sunday od Sandness Garn to jest włóczka w 100% naturalna, ale na pewno znacie to uczucie nie tylko z dziewiarstwa, ale także z innych sytuacji, kiedy umysł wie i rozumie swoje, ale emocje odczuwają coś zupełnie innego. No i tak mam w przypadku tej włóczki, że nie mam takiego wrażenia, jakby to była w 100% naturalna włóczka. Może dlatego, że właśnie nie czuję takiej owcy czy zapachu właśnie wełny. Przy Merino od Knitting for Olive mam już takie uczucie, nawet już jak dotykam tą włóczkę, że ja wiem, że to jest na pewno wełna. No jest fajna. Jeżeli chodzi o kolor, to jeszcze tylko wspomnę, że jest to ochra. Wstawię Wam zdjęcie, jak wygląda ta włóczka i jaki jest to numer koloru, bo ja już tej etykiety nie mam i nie pamiętam, nie jestem w stanie Wam tego teraz podać. To, co jeszcze mogę Wam opowiedzieć o tej włóczce, to to, że ona praktycznie się nie mechaci. Bardzo często nosiłam tą czapkę, teraz znowu ją noszę. Ja jej jeszcze ani nie prałam, ani nie goliłam. To znaczy oczywiście prałam ją na początku, bo ją blokowałam, ale potem jej już nie prałam, nie goliłam jej i ona dalej nie jest zmechacona. No oczywiście to jest czapka, więc nie jest podatna na mechacenie tak mocno jak skarpetki czy swetry, ale uwierzcie mi, że ta czapka była poddana wielu próbom, bo ja często nosiłam ją albo w kieszeni, albo w plecaku, jak mi było za gorąco, więc ona była poddawana wielu tarciom i nic się z nią nie stało. Także ta włóczka jest naprawdę świetna. A o włóczce Sunday, z której mam ten sweter, słyszałam, że ona się dość mechaci. Nie mam jeszcze takiego doświadczenia, bo z tej włóczki robiłam czapkę hipster hat, ale robiłam ją w prezencie dla dziadka i nie wiem, jak ona się zachowuje po kilku miesiącach użytkowania. Zobaczymy po tym swetrze, jak będzie. Samo mechacenie nie jest dla mnie żadnym problemem, bo jeżeli włożyłam tyle pracy w robienie swetra, to aż chce mi się o niego dbać. Inaczej by było, gdyby był to sweter kupiony w sklepie, bo wtedy wymagałabym już tego, żebym go po prostu tylko nosiła, prała w pralce, suszyła i dalej zakładała i nie chciałoby mi się jego już golić. Ale w przypadku własnych swetrów, no to sami wiecie, że aż się chce o nie dbać. Wracając do tej czapki, to jak już wspominałam, ona powstała bez żadnego wzoru. Tak, zrobiłam ją z głowy. Ona ma ściągacz 2x2. Później zrobiłam całość jerseyem, ale jeśli chodzi o zamykanie oczek,
to zrobiłam je w troszkę nietypowy sposób. Może nie jest aż tak nietypowy, bo inspirowałam się różnymi wzorami, które widziałam w internecie i sporo było właśnie takich sposobów zamykania oczek. Czyli umieściłam 4 markery i tak jak zwykle zamyka się w okrążeniu po 8 oczek, czyli po jednym oczku z każdej strony markera, gdzie powstaje na czubku wtedy taki charakterystyczny krzyżyk równomierny. Ja tutaj włożyłam 4 markery, ale zmniejszałam czapkę tylko po jednej stronie markera, także w okrążeniu zmniejszałam tylko po 4 oczka, co drugi rząd. I dzięki temu, że zmniejszamy tylko po jednej stronie markera, to na środku, na przodzie i tak samo na po drugiej stronie mamy taki, taki element, powiedzmy, że dekoracyjny. Czapka jest idealna na tą porę, bo jest cienka, ale jednocześnie daje ciepło w uszy. To, co mam jeszcze na drutach, to skarpetki, które także powstają bez żadnego wzoru. I są to skarpetki, czekajcie, ściągnę moje ochraniacze, bardzo Wam polecam takie ochraniacze na druty. Nie wiem, czy już o nich opowiadałam, czy nie. To są metalowe ochraniacze z firmy Knit Pro i możemy w nie sobie włożyć druty, dzięki czemu możemy projekt w łatwy sposób transportować. Mamy pewność, że druty się nam nie połamią, a ja często pracuję na cienkich drutach, bo lubię robić skarpetki, więc byłyby one narażone na złamania, ale to się tak, widzicie, hałasuje, dlatego teraz ściągnę. I jedną skarpetkę już prawie kończę. I to są skarpetki z włóczki, którą kupiłam na targach Wool Fashion. Są to takie skarpetki z firmy Urt Yarns, chyba, jeśli dobrze czytam. Unik Sock Kit Zebra Special Edition. Skarpetki sprzedawane, nie skarpetki, tylko włóczka sprzedawana jest w takim kartoniku. Znajdują się w nim 2 motki. One mają 50 gram i długość 50 gram i w tych 50 gramach jest 200 metrów. Z takich 2 motków możemy zrobić parę długich skarpet. Ja zdecydowałam się zrobić krótsze. Na początku chciałam zrobić skarpetę całą z tej włóczki, ale potem zdecydowałam, że spróję. Na szczęście miałam mało, bo tylko ściągacz, więc nie było mi szkoda, ale stwierdziłam, że jak jest taka fantazyjna włóczka, która zmienia kolory, to jednak to niekoniecznie ładnie wygląda na ściągaczu. Dlatego zdecydowałam się ściągacz, piętę oraz palce zrobić w innym kolorze i wybrałam do tego florę od Dropsa. Mój motek jest zdezelowany, bo bawił się nim kot. Wystarczyło, że na chwilę straciłam z oczu motek i już był cały rozwinięty na podłodze. Ale wracając do tematu, to włóczka, nie włóczka, skarpetka powstaje bez żadnego wzoru. Nabrałam 60 oczek, zrobiłam ściągacz 1 na 1 i często słyszałam o tym, że dziewiarki nie lubią dziergać z czarnej włóczki i nie rozumiałam dlaczego. Włóczka to włóczka, kolor to kolor i rozumiem, że można nie lubić dziergać z jakiegoś rodzaju włóczek, bo sama nie przepadam za włóczkami bawełnianymi, za bukle. No ale jakoś nie mogłam zrozumieć, jak można nie lubić dziergać z jakiegoś koloru. Ale jak robiłam z tej włóczki, to nawet na tak małych fragmentach zrozumiałam, o czym dziewiarki mówią.
Na czarnej włóczce nic nie widać i jak chcę sobie zobaczyć, nawet tutaj właśnie na palcach, czy w poprzednim rzędzie zmniejszałam oczka, czy nie zmniejszałam, to muszę się tak przypatrywać, żeby cokolwiek zobaczyć, że nie dziwię się, że mało kto chce dziergać z czarnej włóczki. Pięta jest to pięta wzmocniona. Ta skarpetka jest już prawie skończona, no na pewno jest skończona ta część zebrowa i zostało mi z motka jeszcze tyle. Myślę, że jeszcze tego nie ważyłam, ale sądzę, że to starczy na drugą skarpetkę, dlatego zostanie mi jeszcze drugi motek i pomyślałam, że zrobię drugą parę, ale to na pewno potem, bo pewnie po tych skarpetkach zrobię jakieś inne, żebym sobie odpoczęła troszkę od tej kolorystyki. Ale pomyślałam, że kolejna para będzie bardziej fantazyjna, bo wtedy pięte palce i ściągacz zrobię albo w takim kolorze, albo w takim. Są to włóczki, które również przywiozłam z Wool Fashion. Obie włóczki są z firmy Misnicki. Ta włóczka to jest kolor magenta i jest to Mary Paca Sock, czyli 60% Superwash Merino, 20% Superfine Alpaka i 20% Nylon. Ta włóczka nie ma etykiety, taką już kupiłam, ale to jest, zdaje mi się, że chyba ta sama włóczka, chociaż ta mi się wydaje ciut miększa w dotyku, jakby bardziej czuję taką delikatną alpakę. Także może skład jest ciut inny, ale no na pewno jakiś bardzo podobny, też ma na pewno ten sam metraż i te same parametry. Ta włóczka świeci w świetle UV, tak mówiła pani, która ją sprzedawała. Możecie mi podpowiedzieć, które kolory będą ładniejsze na ściągacz pięte i palce. Czy ten zielony, czy magenta? Ja skłaniam się bardziej ku temu kolorowi, ale jestem ciekawa, co Wy sądzicie. Tej włóczki mam też bardzo dużo, więc na pewno wykorzystam ją do kilku par skarpet. Jak opowiadałam Wam o tych włóczkach w odcinku, w którym robiłam relacje z Wool Fashion, to mówiłam o tym, że z tej włóczki zrobiłabym czapkę, a z tej skarpetki, ale jedna z Was podpowiedziała mi też, żebym połączyła te dwie włóczki i zrobiła coś w paski. Ja myślałam o tym, ale no nie wiedziałam, czy się na to zdecyduję, ale stwierdziłam, że jednak koniecznie muszę sobie zrobić coś w paski z tych włóczek. No i chyba to będą skarpetki, ale no właśnie kawałek uszczknę sobie na te drobne elementy przy kolejnej parze tych skarpetek. Wczoraj przyszły do mnie dwie paczki i tak korciło mnie, żeby je otworzyć, ale postanowiłam, że poczekam do dzisiejszego nagrania, żeby pokazać Wam, co do mnie przyszło. Pierwsza paczuszka jest ze sklepu Makunki. Już biorę nożyczki. Będę otwierała i pokażę Wam, co jest w środku. Są to włóczki na mój nowy projekt, którym się bardzo ekscytuję, bo jeszcze nie robiłam nic ani z tej włóczki, ani nie robiłam też żadnego projektu od tej firmy. Włóczka to jest Peruvian Highland Wool od Phil Collany i wzięłam dwa kolory. Jeden to jest właśnie taki brązowy, drugi powiedziałabym, że to jest coś pomiędzy beżowym a szarym.
razem te kolory prezentują się tak i powstanie z nich sweter z Bishes and Bushes. Wstawiam Wam tutaj zdjęcie, jak on wygląda. Na początku myślałam, żeby zrobić go z włóczki dedykowanej, ale jak sprawdziłam, ile by to kosztowało, to się przeraziłam, bo sweter wyniósłby jakieś 700 zł, 600, 700, jakoś tak. No i pomyślałam, że to już jest lekka przesada. Dlatego szukałam jakiegoś zamiennika. Pomyślałam, że Peruvian High Wool, Peruvian Highland, tak, Peruvian Highland od Filcolany będzie dobrym zamiennikiem, bo jest to włóczka, która w 50 gramach ma 100 metrów i jest to włóczka dedykowana na druty 4 do 5 mm, więc będzie to idealny zamiennik dla tego projektu, tak mi się wydaje. Jeżeli chodzi o kolory, to ta brązowa włóczka, jest to kolor numer 817. Natomiast ta szaro-beżowa to numer 978. W dotyku jest, czuć, że to jest taka prawdziwa wełna, ale nie jest ona ani szorstka, ani gryząca. Przynajmniej dla mnie. Ja też nie jestem osobą bardzo wrażliwą na włóczki i mnie one praktycznie nie gryzą. To znaczy, nawet jak czuję, że mnie lekko podgryzają, to jest to dla mnie takie przyjemne uczucie. Wiem wtedy, że mam na sobie prawdziwą wełnę i bardzo akurat lubię taki efekt. Także ta włóczka bardzo mi się podoba w dotyku. I ilościowo, no widzicie, jest tutaj cały karton. Dwa rzędy tak naprawdę. Łącznie jest ich 12 motków, bo mam 8 motków brązowej włóczki i 4 motki tej beżowo-szarej. Druga paczka przyszła do mnie od firmy Slavica Jarus. Jest to taka paczuszka. Bardzo lubię tą firmę. Jest to polska firma, która sama farbuje włóczki. U nich na stronie pojawiają się co prawda włóczki dostępne od ręki, natomiast z reguły farbują na zamówienie i robią to raz w miesiącu, dlatego jeżeli chcemy wydziergać coś z ich włóczek, no to musimy odpowiednio wcześnie o tym pomyśleć, żeby zdążyć zamówić włóczkę, bo czasami zdarza się tak, że faktycznie musimy cały miesiąc czekać. Ale jest to też czekanie bardzo ekscytujące, przynajmniej dla mnie, bo po pierwsze wiem, że farbują te włóczki specjalnie dla mnie, a po drugie, no wiecie, że rzeczy, na które czeka się dłużej, są takie bardziej wyjątkowe, jakby cieszą bardziej niż te dostępne od ręki. Wydają się takie bardziej ekskluzywne. No i w przypadku tych włóczek naprawdę tak jest. Dodatkowo włóczki są spakowane jeszcze w taką papierową torbę. I mam moje moteczki. Pierwszy motek jest to włóczka skarpetkowa. Zaraz Wam powiem. Jest to włóczka Domowik, która ma w sobie 75% wełny merino i 25% nylonu, czyli jest to typowa włóczka skarpetkowa, która w 100 gramach ma 400 metrów. I kolor to Winter Charm. Jest taka błękitno-różowo-fioletowa. No, jest piękna. Nie wiem sama, czy zrobić z niej skarpetki takie jednolite, czy na przykład wymieszać tą włóczkę z
z jakąś taką białą albo ekri. No ale jestem zachwycona tym kolorem. Bardzo mi się podobał już na stronie, ale na żywo muszę przyznać, że jest jeszcze lepsza. A jeżeli chodzi o dwa pozostałe motki, to jest to włóczka Leszy w kolorze Cattail. Jest ona zielona, taka zgniło zielona, ale nie jest jednolita. Mam nadzieję, że tutaj widać, bo ma domieszkę takiego, nie wiem, troszkę brązu, troszkę jakby żółci czy takiego seledynu. Nie wiem, jak to nawet opisać, ale jest taka bardzo ciekawa. I ona ma 80% wełny merino i 20%. Tutaj na etykiecie mi przysłoniło. Ojej, muszę chyba ściągnąć tą etykietę, bo widzicie, przysłoniło tutaj troszkę napis, ale tam chyba był kaszmir albo len. Nie, tam był silk, no to jedwab chyba, tak. Chyba 80% wełny merino i 20% jedwabiu. Napiszę Wam jeszcze tutaj, żebyście mieli pewność, jaki jest skład. I jeżeli chodzi o parametry, to w 100 gramach jest tu 365 metrów. Włóczka jest bardzo mięciutka. Ja z tej włóczki robiłam już mężowi czapkę Winter Hat No Ten z filmiku instruktażowego od Dagny Zielińskiej. Włóczka trochę się mechaci, ale nie przeszkadza mi to, mężowi tym bardziej. W sumie to ja jestem tą osobą, która pilnuje, aby czapka była w dobrym stanie i to ja co jakiś czas ją golę. Ale nie trzeba też robić tego jakoś przesadnie dużo. Tak wygląda właśnie czapka, którą zrobiłam mężowi. Nosił ją całą zimę, więc teraz jest taka dosyć szorstka i może nie wyglądać tak fajnie, jak wyglądała na początku, ale widać, że jest dość lejąca. Robiłam ją z tego, co kojarzę, na drutach 3 mm i dzianina jest, no w sumie tutaj widać, że trochę prześwituje, ale ona jest całkiem zwarta. Dopiero jak się ją rozciągnie bardziej, to robi się tutaj więcej dziurek. Ale co najważniejsze, mąż jest zadowolony. No i właśnie chciał do kompletu szalik z tej samej włóczki. Dlatego zamówiłam dwa motki i mam nadzieję, że to wystarczy, aby powstał szalik do kompletu. Jeszcze co do firmy Slavica Yarns, to nazwy ich włóczek są świetne, odnoszą się do mitologii słowiańskiej. Na przykład sporo nazw pochodzi od imion bóstw. Leszy na przykład, jest to imię boga lasu i idealnie pasuje zresztą do tego koloru. Same nazwy związane są w jakiś sposób z przyrodą, z naturą, z żywiołami, z mitologią właśnie. W sumie to tylko taka ciekawostka. Dla wielu osób może to nie mieć żadnego znaczenia, w końcu najbardziej liczy się skład i kolory, ale dla mnie jest to taki fajny dodatek, fajna wisienka na torcie. Zresztą właśnie same nazwy i niektóre kolory bardzo mi się kojarzą nie tylko z naturą i mitologią, ale także z fantazy, które również bardzo lubię. No i dobrnęliśmy do końca. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego filmiku, za oglądanie moich poprzednich filmów, dziękuję za subskrypcje, komentarze, polubienia. No i odsyłam Was do Instagrama, bo tam na pewno pojawi się rolka, w której przedstawię Wam sweter.
po blokowaniu, czyli już ten finalny, upragniony efekt. Do zobaczenia w kolejnym nagraniu.